Będzie interwencja Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w sprawie tendencyjnej ankiety w szkołach Poznania o dyskryminacji. Kurator zapowiada też kontrolę dotyczącą próby wprowadzania do szkół tęczowej rewolucji. Tak najogólniej to rzecz ujmując, ale o szczegółach już teraz porozmawiam właśnie z wielkopolskim kuratorem oświaty Robertem Gawłem, którego bardzo serdecznie witam przy naszym telefonie. Dzień dobry, panie kuratorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Najpierw chciałbym poprosić pana o wyjaśnienie, jakie są wnioski po przeprowadzeniu ekspertyzy ankiety, którą do uczniów swego czasu w Poznaniu wysłało miasto. Przypomnijmy, ankiety, w której na pytanie o dyskryminację nie można właściwie było udzielić odpowiedzi negatywnej, czyli zaprzeczyć, że taki problem w ogóle występuje, albo potwierdzić, że nie występuje. Tak. Ta ankieta została przez nas przesłana do takiego ośrodka rozwoju edukacji Warszawy oraz Instytutu Badań Edukacyjnych, żeśmy poprosili ekspertyzę tych ankiet. Ogólnie można powiedzieć, że one, te ekspertyzy, nie wytykają jakichś generalnych błędów, jeżeli chodzi o konstrukcję ankiety, poza pewną jej drobną częścią, która jednak okazuje się ma znaczenie, jeżeli chodzi o całe wyniki badania. Pytanie, czy nie z tego powodu została w ogóle skonstruowana. No ale przejdźmy do szczegółów, no właśnie. Jest w sekcji 9 taki punkt, nierówne traktowanie. Pytanie 9.1, 9.2. Sformułowano w sposób celujący, iż uczeń spotkał się w swojej szkole z przejawami dyskryminacji. W tej części kwestionariusza zauważono również poważny błąd polegający na różnicy między ankietą skierowaną do uczniów, która była w wersji internetowej, a treścią ankiety w formie PDF, która była przekazana rodzicom. I ankieta, którą mieli wypełnić uczniowie, nie zawierała możliwości wyboru odpowiedzi jednoznacznej, czyli jednoznacznie negatywnej nie. Mhm. A alternatywna odpowiedź, trudno powiedzieć, jest wieloznaczna po prostu. Stwierdzono, to Ośrodek Rozwoju Edukacji stwierdził, że taka konstrukcja ankiety nie dała dziecku możliwości wyrażenia opinii, że czuje się w szkole dobrze i nie jest dyskryminowany. Zwracają także specjaliści uwagę na to, że skoncentrowanie się na dyskryminacji sprawiło, że w ankiecie nie pojawiły się pytania o doświadczenie przez uczniów przemocy na przykład. I w opinii Instytutu Badań Edukacyjnych wskazano, że pytania powinny być interpretowane jako wskaźniki postrzegania dyskryminacji, a nie jako doświadczenie dyskryminacji. Poza tym zwracają uwagę na to, że to badanie obejmowało wyłącznie uczniów szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest miasto Poznań, pominięte natomiast uczniów szkół publicznych prowadzonych przez inne jednostki oraz uczniów szkół niepublicznych działających na terenie Poznania. Poza tym tutaj jeszcze jest jeszcze sprawa dotycząca w przypadku poważnych błędów z opcjami, odpowiedziami w internetowej wersji ankiety i rozbieżności z treścią ankiety w formie PDF przekazanej rodzicom. Mhm. O tym już mówiłem. Także są to uwagi, które niestety pokazują, że ta część pod względem metodologicznym nie została stworzona w sposób zgodny z zasadami budowania tego typu narzędzia badawczego, a przecież powinniśmy, przynajmniej my tak rozumiemy, że ankieta jest po coś. Tak? Po coś ta ankieta jest skierowana do... Ale jaki był cel tej manipulacji, pana zdanie, panie kuratorze? No to by należało zapytać władze miasta. Myśmy napisali do Wydziału Oświaty pismo z pytaniem, z prośbą o wyjaśnienie. To jest pismo takie ogólne, mówiące właściwie w podsumowaniu, że pamiętajmy, że dziecko ma prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów ze wszystkich dotyczących bezpośrednich sprawach. No oczywiście, okej. I ja się cieszę, że miasto Poznań zajmuje się zwalczaniem różnych nierówności i tego, że jednakowoż dzieci nie powinny się wyśmiewać z siebie czy w jakiś sposób stygmatyzować, ale są momenty, które nas niestety niepokoją. I pytanie jest, czy to było zamierzone, bo odpowiedzi, które mamy od miasta Poznań, nie dowiedzieliśmy się tego, ale w związku z tym, że ta ankieta jest narzędziem jednak badawczym i budzi nasze poważne wątpliwości, poprosiliśmy dyrektorów, przypomnieliśmy dyrektorom szkół, że jednak mają obowiązek podstawowy, aby wszelkiego rodzaju takie narzędzia badawcze, które do szkół są przysyłane z różnych instytucji czy też samorządów, były konsultowane
z rodzicami. Rodzice muszą o tym wiedzieć. Tak, no tak, bo ja tutaj miałem na antenie miałem przedstawicieli właśnie różnych stowarzyszeń rodziców, którzy byli bardzo zaniepokojeni tą manipulacją w tej ankiecie i sugerowali, że zamiar był taki, żeby po prostu mieć argumenty z ankiety na to, by lekcje antydyskryminacyjne po prostu w szkołach wprowadzić. Teraz chciałbym przejść właśnie do tych zajęć. Otóż, bo to jest druga bardzo ważna sprawa dotycząca takiego próby wprowadzania do poznańskich szkół, tylko że tylnymi drzwiami ideologii gender, czy jak inni to nazywają, tęczowej rewolucji. Przypomnę naszym słuchaczom, że chodzi o tak zwane lekcje właśnie antydyskryminacyjne, czyli taki konkurs na zajęcia dodatkowe ogłoszony przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania. I teraz pytanie, czy prawnicy kuratorium przyjrzeli się temu konkursowi, no, ewentualnie do jakich doszli wniosków, bo z tego co mi wiadomo, no to mogło dojść do poważnego naruszenia prawa, no a nawet przekroczenia z zakresu uprawnień po prostu, jakie przysługują Wydziałowi Oświaty. To znaczy konkurs, który ogłosiło miasto Poznań, jest ogłoszony na podstawie zarządzenia wydanego przez dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznań z 23 lutego. No i tam mamy do tego ogłoszenia, także możemy znaleźć, poszukać regulamin tego konkursu, który mówi o dwóch obszarach. Drugi obszar to dotyczy właśnie dyskryminacji oraz wykluczenia. No i prawnicy nasi stwierdzili, że problem polega na tym, czy miasto Poznań jako samorząd, jako jednostka samorządu terytorialnego nie przekracza swoich kompetencji. Mianowicie w wielu ekspertyzach możemy dowiedzieć się i przeczytać, że jednakowoż jednostka samorządu terytorialnego, a więc w tym wypadku miasto Poznań, jeżeli chodzi o sprawy dotyczące edukacji, szkolnictwa, ma głównie kompetencje organizacyjno-finansowe. Nie ma więc kompetencji edukacyjnych sensu stricte. I to jest podstawa tej rozbieżności. Uważamy, że jeżeli tak by sytuacja miała być, to prawo oświatowe by to uwzględniło. Ono tego nie uwzględnia naszym zdaniem. No i cóż, my robimy rzecz najprostszą, jaką możemy. To znaczy w tym tygodniu ja wysłałem pismo do wojewody wielkopolskiego i powiadomiłem go o możliwości naruszenia przepisów prawa przez dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta, bo powtarzam, wątpliwości budzi podstawa prawna tego zarządzenia oraz upoważnienie dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta do takich wydawania tego typu zarządzeń. Poczekamy, co wojewoda, jakie stanowisko wojewoda w tej sprawie zajmie. No z tego, co mi wiadomo, no to faktycznie jest tak, chyba że organy prowadzący szkołę, no nie ma kompetencji do wkraczania właśnie w sferę treści tych edukacyjnych, tak? I działalność dydaktyczną szkoły, to o czym pan kurator mówił, bo to jest, rozumiem, zadanie właśnie dla ministra edukacji, tudzież kuratoriów oświaty, tak? Bezpośrednio to nadzorujących. No tak. Mamy programy nauczania, mamy to wszystko, co jest zatwierdzone, co jest zaakceptowane i w szkołach się tego uczymy. Te programy wychowawcze, które także w szkole są wewnętrznie przygotowywane, ale to wszystko jest, proszę zauważyć, w konsultacjach z rodzicami, z radą rodziców i tak dalej. No. I tylko chodzi o to, żebyśmy tak na spokojnie zwrócili uwagę na to, kto wychowuje dzieci nasze, tak? Kto wpływ na wychowanie naszych dzieci powinien mieć. Moim zdaniem i pewno wielu z nas. Rodzice powinni mieć ten wpływ. Oczywiście też proszę zauważyć, że jeżeli wracając do ankiety, ankieta, jeżeli chodzi o młodzież dorosłą, tak, mając 18 lat, tu akurat nie wymaga, to logiczne jest, zgody rodzice sami mogą tutaj pewne rzeczy. Oczywiście. I to jest logika oczywiście, ale mówię o systemie oświaty, jaki w Polsce w tej chwili funkcjonuje. No to co patrzę, no jakby tak słucham też wypowiedzi przedstawicieli Rady Miasta, przedstawicieli Urzędu Miasta w sprawie tej polityki antydyskryminacyjnej. Z tego co pamiętam, to tych projektów przez ostatnie chyba 3 lata zrobiono prawie 280. To jest bardzo dużo różnych projektów, które jest przeprowadzane w mieście Poznań. Ja nie mówię, że one są niedobre, tak? No. Różne są to projekty edukacyjne, ale chcę zwrócić uwagę na szczególnie te tak zwane antydyskryminacyjne. To znaczy, czym jest więcej tych projektów, wynika, że jest większa potrzeba
jest większa potrzeba badań i większa potrzeba kolejnych projektów. To znaczy co? No, miasto Poznań, które przoduje tutaj w Polsce pod tym względem, czym więcej tych projektów wprowadza, to jest większa dyskryminacja. No, to jest tak. Przedstawiciele rodziców, panie kuratorze, z którymi rozmawiałem tutaj na antenie też Polskiego Radia w Poznaniu, te rozmowy zresztą są do znalezienia w internecie na stronie YouTube'a, wystarczy wpisać Radio Poznań, no, wyrażali głębokie zaniepokojenie taką polityką miasta i powoływali się na przepisy, które mówią jasno, że prawo oświatowe nie przewiduje możliwości organizowania przez jednostki samorządu terytorialnego właśnie konkursów na zajęcia dodatkowe, a takimi właśnie są te, o których teraz dyskutujemy. Więc jaki pan przewiduje, panie kuratorze, jako nadzorujący też tą merytoryczną zawartość w szkołach działania. No, rozumiem, że teraz jest złożone zapytanie do, czy nie wiem, czy informacja tak poszła do wojewody, czy to jest zapytanie, czy skarga, jaki to ma status? To jest poinformowanie wojewody, czyli właściwie de facto zawiadomienie o możliwości naruszenia prawa. I wtedy co dzieje dalej? No, zobaczymy, jaka będzie odpowiedź wojewody w tej sprawie. Czyli wojewoda to musi przeanalizować, tak, i podjąć decyzję. To, co się dzieje w Poznaniu, patrzy wiele samorządów, patrzy ministerstwo, patrzą rodzice, patrzą ludzie, którzy interesują się oświatą, ponieważ Poznań stał się w tej chwili takim polem eksperymentu. Jak daleko można, tak? Jak daleko samorząd może w te procesy edukacyjne ingerować? A jak właściwie jest skonstruowany system prawny, no powinniśmy wiedzieć, tak? Jest ustawa o systemie oświaty, jest też w końcu konstytucja i są prawa rodziców do tego, żeby wychowywać dzieci zgodnie z własnym światopoglądem. I to jest bardzo ważne. Tak zobaczymy. Sam jestem też ciekawy tej opinii prawnej, czy kompetencje zostały przekroczone miasta, czy nie. A gdyby się okazało, panie kuratorze, że tak, to co wtedy będzie dalej się działo? Jakie są kroki takie prawne możliwe do przewidzenia? No, to znaczy wojewoda może uchylić tego typu rozporządzenie jako mające znamiona nieustanowienia prawnego. Nie jest to umocowane prawnie, bo pytanie jest też takie, co nie chodzi o sam wydział oświaty, tak? Ale w ogóle czy nawet prezydent, gdyby tego typu zarządzenie wydawał, czy on ma prawo do tego typu zarządzeń, które wykraczają naszym zdaniem poza kompetencje organu, którym jest jednostka samorządu terytorialnego. Zobaczymy. No, ile czasu ma wojewoda na odniesienie się do takiego pisma oficjalnego? To znaczy, myślę, że w ciągu 2 tygodni to już będziemy wiedzieli, jaka jest odpowiedź. Rozumiem. Myślę, że tak się stanie. Także to proszę mnie trzymać rękę na pulsie w sensie informowania radnych słuchaczy, bo no zobaczymy, tak jak powiedziałem, Poznanie jest taką tutaj... poligon doświadczalny, można powiedzieć. Pewnym, tak. Jakie są pewne granice tutaj kompetencji. No bardzo ważnych. Na razie to jest prawny, ale tak naprawdę podłoże tego sporu leży ideologia. Bardzo panu dziękuję wobec tego za tą też czujność, jaką wykazuje pana urząd i ten wniosek też do wojewody. No i czekamy teraz wobec tego na decyzję prawników, urzędników Urzędu Wojewódzkiego. Bardzo dziękuję za wywiad. Bardzo życzę dobrego weekendu, żeby się zrobiło trochę cieplej, to może będziemy też tego wszyscy sobie uśmiechać. Wszyscy sobie tego życzmy, nawet jeśli pod maskami, to oczy mogą też być uśmiechnięte. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dobrego weekendu, dobrego wieczoru. Wielkopolski kurator oświaty Robert Gaweł był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.